ESG to zespół czynników, na których opiera się idea zrównoważonego rozwoju. To działania prowadzone z troską o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Pozwalają one dbać o warunki naszego życia, nie pogarszając warunków życia przyszłych pokoleń. Czynniki ESG pomagają nam codziennie zarządzać bankiem. Każdy czynnik jest tak samo ważny i bezpośrednio wpływa na inne, ale to właśnie ład korporacyjny jest podporą, która umożliwia realizację celów środowiskowych i społecznych. Czym zatem jest governance, czyli ład korporacyjny? To nic innego jak my, pracownicy banku, nasze procedury, relacje z partnerami biznesowymi, jak również przejrzyste i rzetelne informacje, jakie publikujemy na temat działań banku. To także nasze wartości. Otwartość, zespołowość, odpowiedzialność oraz postawa, etyka i sposób, w jaki wykonujemy nasze codzienne zadania lub świadczymy usługi. To również nasz zarząd, który nadaje nam kierunek działania i komitety, które go w tym wspierają, szczególnie komitet ESG. Ład korporacyjny to podstawa naszego funkcjonowania. To podstawa aspektu społecznego i środowiskowego, dzięki którym realizujemy misję naszego banku. Zostaliśmy docenieni przez agencję ratingową, co przełożyło się na wysoki rating ESG. O podejmowanych przez nas działaniach informujemy w pierwszym raporcie zintegrowanym. Koniecznie zapoznaj się z nim. Jako Polski Bank Rozwoju, oprócz aspektów gospodarczych, adresujemy również bardzo istotne kwestie społeczne. Filar zaangażowanie społeczne to kontynuacja niemal stuletniej misji Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego Polski, budowy kapitału społecznego, wspierania polskiej państwowości. Misję społeczną w BGK realizujemy wieloaspektowo. Przede wszystkim są to programy naszego modelu biznesowego, ale również programy rządowe, fundusze przepływowe, fundusze europejskie. Wspieramy również w procesie dialogu i relacji z interesariuszami nasze działania ze społecznościami lokalnymi. Działamy z NGO-sami, z instytucjami publicznymi. Nasze działania społeczne prowadzimy przez nasze 4 fundacje, które wspierają realizację zadań na rzecz kultury, sportu, edukacji i ochrony środowiska. Prowadzimy również nasze własne programy społeczne, na przykład regeneracja, gdzie wspieramy regenerację ekosystemów wodnych. Wspieramy również wolontariat pracowniczy. Jeśli chodzi o nasze działania na rzecz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, rozpoczęliśmy niedawno wielki projekt Dostępny BGK, do którego również serdecznie zapraszam. Nasz bank podejmuje szereg działań, które wspierają inwestycje związane z ochroną środowiska i osiąganiem neutralności klimatycznej. Wpływ banku na środowisko, choć intuicyjnie kojarzy się ze zużywaniem energii, wody czy papieru w naszych biurach, to jednak przede wszystkim odbywa się poprzez nasze finansowanie. Najistotniejsze w działalności BGK są cele związane z transformacją energetyczną Polski. Obejmują działania na rzecz zmniejszenia emisyjności polskiej energetyki. Chcemy inwestować w odnawialne źródła energii, nowoczesne ciepłownictwo, niskoemisyjne technologie wodorowe czy elektrownie wiatrowe. Poprzez kredyty i gwarancje wspieramy m.in. inwestycje w zieloną transformację przemysłu. Działamy też na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w transporcie, np. finansując zakup autobusów nisko- czy zeroemisyjnych. Niezależnie od przypisanych celów, każde nasze finansowanie jest oceniane przez pryzmat jego wpływu na środowisko i na klimat.